Cześć, Artur Wiśniewski, stockbroker.pl. Zapraszam Was serdecznie na emisję specjalną wykładu Pawła Chylewskiego ze Stowarzyszenia InvestThink, który przedstawi proste i zdrowe zasady inwestowania, w sytuacji, gdy nie jesteśmy inwestorami profesjonalnymi, lecz pracujemy na etacie lub w inny sposób zarabiamy na życie, a inwestowanie jest dla nas tylko dodatkiem do naszego codziennego funkcjonowania. Serdecznie Was zapraszam. Pawła wykład okazał się jednym z najlepiej ocenionych, jednym z najlepszych wykładów konferencji Jak inwestować na giełdzie, która odbyła się wiosną tego roku. Do tego stopnia spodobał się on uczestnikom, że w wyniku głosowania dostał się na listę top 10 najlepszych wykładów, zajmując lokatę numer 6. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Cześć Artur, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu swoim, ale również InvestThinku. Za chwilę parę słów takiej autoprezentacji, mniej o mnie, raczej o tym, jaką instytucję dzisiaj reprezentuję. Na początku, jak już jesteśmy, że tak powiem, na wizji, to gratulacje też, Artur, dla Ciebie, super robota i to wszystko, co robisz. Myślę, że brakowało czegoś takiego na rynku. Współpracujemy jako InvestThink z Tobą któryś już raz i jak zawsze super. Czym jest InvestThink? InvestThink jest stowarzyszeniem, grupą znajomych, dobrych kolegów z rynku, którzy stwierdzili, że trochę brakuje głosu, rozsądku na naszym rynku kapitałowym. Non-profit, stowarzyszenie zarejestrowane, opłacamy składki, mamy spotkania i po prostu tak działamy. Produkujemy trochę treści, udzielamy się w social mediach, staramy się być na takich eventach jak ten dzisiejszy, więc no mam nadzieję, że też sięgniecie do naszej strony, sięgniecie Państwo do naszej strony po tej prezentacji i sobie coś tam znajdziecie dla siebie. Ja sobie pozwoliłem, przytoczę kawałek naszej misji, to w skrócie opowie o tym, co my właściwie robimy. Więc tak, staramy się promować wiedzę w obszarze inwestycji i teraz najważniejsze, obalamy mity związane z inwestowaniem, przywracamy racjonalność, promujemy najlepsze sprawdzone na świecie praktyki. I ten wykład, ten mój krótka prezentacja troszkę taka właśnie będzie, troszkę obalania mitów, trochę przywrócenie racjonalności temu, co się dzieje na rynku inwestycyjnym. Zachęcam do odwiedzenia strony investing.org czy polubienia nas na LinkedInie. A teraz już przechodząc już po autoprezentacji, tak, a ja pracuję w mBanku na co dzień w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego, ale dziś reprezentuję niezależne stowarzyszenie InvestThink. Tytułem tego naszego dzisiejszego spotkania chciałbym, żeby było inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe, czyli jak to robić po prostu rozsądnie. Pierwsza część tego tytułu, tej frazy to jest cytat, oczywiście cytat z Warrena Buffetta, żadna prezentacja bez cytatu Warrena Buffetta obejść się nie może, ale to zdanie chyba dobrze oddaje to, o czym my chcemy mówić, o to, co my chcemy promować, tak? Dlaczego to inwestowanie jest proste, ale jednocześnie nie jest łatwo inwestować, czy nie jest to rzecz, która przychodzi nam łatwo. No więc tak, to na pierwszym slajdzie, który Państwu przygotowałem, chciałem pokazać symbolicznie, czym inwestowanie nie jest. A więc to inwestowanie nie jest tak skomplikowane, jak widzicie to Państwo po lewej stronie. To nawet nie wiem, co to jest, mówiąc szczerze, to jest jakiś wykres jakiejś analizy technicznej indeksu Dow Jones. To zupełnie nie ma nic wspólnego z inwestowaniem na giełdzie jakimkolwiek. Więc to nie jest tak skomplikowane. Tu jeżeli my siedzimy, widzą Państwo analityków siedzących przed 10 monitorami Bloomberga, to wcale nie znaczy, że każdy musi tak siedzieć i to wcale nie znaczy, że to są dobrzy analitycy czy dobrzy traderzy, bo mają 10 ekranów. Z drugiej strony to inwestowanie nie jest tak łatwe, jak widać po prawej stronie tego slajdu. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ten filmik. Artur, nie wiem, czy Ty widziałeś. Nie, nie widziałem. Tak, to jest filmik w ogóle z TikToka, tak? To już coś o czymś mówi. Ci Państwo opowiadają, jak to podróżują po świecie, zarabiają parę tysięcy dolarów dziennie, a pan zdradza sekret tego dobrego radzenia sobie na giełdzie, mówiąc, cytuję,
może niedokładnie, ale cytuję, patrzę, które spółki będą rosły, te spółki kupuję, jak one urosną, to je sprzedaję i tak parę tysięcy dolarów dziennie ci państwo zarabiają, więc mam wrażenie, że inwestorzy na rynku podzielili się w takich, którzy wierzą w to, że trzeba siedzieć 24 godziny na dobę na wszystkich rynkach świata, mieć 10 monitorów i kreślić takie wykresy, albo na takich, którzy twierdzą, skoro takim państwu w mediach społecznościowych się udaje, to ja też będę potrafił. Prawda jest po środku, prawda jest taka, że to nie jest ani tak trudne, ani tak łatwe, ale wymaga strategii, systematyczności i o tym pewnie za chwilę będę więcej mówił. No bo z drugiej strony, dlaczego to miałoby być takie łatwe? Tak? Ja zawsze, jeżeli ktoś twierdzi, że to jest bardzo łatwe, to próbuję przekonać go, spytać, dlaczego to miałoby być takie łatwe? Tak? Dlaczego wszystkie inne działalności człowieka wymagają wysiłku, trudu i czasu, a inwestowanie miałoby być łatwe? Mielibyśmy znaleźć spółkę, która zarobi 20-30% w miesiąc i tak regularnie sobie inwestować. Jeżeli tak by było, wszyscy na świecie by to robili i ta giełda wyglądałaby zupełnie inaczej. Co więcej, dlaczego osoby, które jakby współpracują z nami przy inwestowaniu, mam tu na myśli doradców, maklerów, osoby, które również znowu w mediach społecznościowych przekonują nam, że inwestowanie jest łatwe i można to szybko zrobić, dlaczego te osoby nas o tym przekonują? Jeżeli dany analityk potrafiłby zarobić 30% w miesiąc, w pół roku regularnie, nie zajmowałby się doradzaniem, nie zajmowałby się opowiadaniem o tym, po prostu robiłby pieniądze i nie zdradzał swojej strategii, która przez to, że ją zdradzi, może przestać działać i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu bardzo podstawowa rzecz, jeżeli ktoś opowiada państwu, że jakieś rzeczy, które są mało prawdopodobne, spytajmy siebie, po co on to robi, tak? Dlaczego chce sprzedać swoje super strategie, albo dlaczego, skoro wie, jak się zachowa rynek, dlaczego jest w tym miejscu, a nie w innym, dlaczego nie jest multimilionerem, nie siedzi w Monako na jachcie, mówiąc wprost. Więc wracając, inwestowanie to jest jak czynność jak każda inna, wymaga wysiłku i teraz pytanie jakiego, czasami to jest taki wysiłek intelektualny, nie wiem, dużo pracy, 12 godzin dziennie, czasami to jest wysiłek, który polega na cierpliwości i opanowaniu swoich emocji. I to jest kluczowe naszym zdaniem, czyli panujemy nad tym, nad czym potrafimy zapanować, a to są w przypadku inwestowania emocje. Tak? Nie zapanujemy nad rynkami, nie wiemy, jak się rynki zachowają, więc dbajmy o to, jak zachowujemy się, jak reagujemy na poszczególne elementy zachowania rynku i to kontrolujmy, a nie rynku, którego kontrolować się po prostu nie da. I teraz pytanie, co trzeba zrobić, żeby dobrze radzić sobie na giełdzie, jak inwestować, jeżeli to inwestowanie wiemy, że już nie jest takie łatwe, nie jest takie trudne, to jak to robić? I tu zawsze pojawia się pytanie, jak pobić rynek? A ja w odpowiedzi, niegrzecznie chyba, odpowiadam pytaniem na pytanie, dlaczego mielibyśmy próbować pobić rynek? Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy spróbować uzyskać przeciętną stopę zwrotu. To jest dosyć może nie intuicyjne, może niezrozumiałe, ale wykres, który za chwilę Państwo zobaczycie, da odpowiedź, dlaczego ja zadaję to pytanie. Na tym slajdzie pokazujemy przeciętny wynik inwestora, to jest ten czerwony słupek, na tle innych klas aktywów. To są przeciętne stopy zwrotu z tych klas aktywów w latach 98-2017 i tu mamy złoto, mamy rynek akcji, mamy rynek obligacji i mamy przeciętnego amerykańskiego inwestora, który lokował kapitał w tym okresie. Przeciętny amerykański inwestor zrobił 2,6, połowę tego, co średnio rynek obligacji, 2,5 raza mniej niż przeciętny rynek akcji i to, do czego pewnie powinniśmy się, mam wrażenie, porównywać, czyli to tajemnicze 40-60, czyli 40% obligacji, 60% akcji jako wzorcowy portfel zrównoważony. No i teraz, czy my powinniśmy starać się bić ten S&P, czy cokolwiek innego, czy powinniśmy po prostu najpierw spróbować osiągać wyniki tego indeksu,
to jest o wiele łatwiejsze do osiągnięcia, a możemy stopę zwrotu podwoić, potroić i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu odwracam trochę pytanie. To nie jest szukanie perełek, to nie jest szukanie złotego grala. Jeżeli potrafimy osiągnąć przeciętny rynek akcji, czy przeciętny stopę zwrotu przeciętnego portfela, to znaczy, że jesteśmy jeszcze raz tak dobrze jak przeciętny inwestor, albo trzy razy tak dobrze sobie radzimy z inwestycjami jak przeciętny inwestor. Więc myślę, że warto się tym zająć. Często mówi się też właśnie o graniu na giełdzie. Cała konferencja jest o inwestowaniu na giełdzie. Skrót myślowy mówi o tym, żeby na tej giełdzie grać. No my namawiamy, żeby na tej giełdzie nie grać. Zresztą tutaj jest słynny cytat ojca założyciela polskiego rynku kapitałowego, pana Jacka Sochy, który mówił, że grać to można na skrzypcach, a na giełdzie jednak trzeba inwestować. I teraz jak inwestować na giełdzie? No siłą rzeczy to inwestowanie na giełdzie sprowadza się do szukania spółek. Tak, pewnie większość naszych widzów po prostu chcąc być na giełdzie szuka pojedynczych spółek, spółek, które ponadprzeciętnie dadzą zarobić. I teraz pytanie, czy to ma sens, czy tak do końca powinniśmy robić i co daje takie skupienie się na poszczególnych spółkach. Na wykresie widzimy rozkład skumulowanych stóp zwrotu. Znowu S&P jako rynek amerykański, tutaj jest historia po prostu najdłuższa i próba spółek jest największa. To jest 20-letni horyzont inwestycyjny, rata 96-2016 i ile poszczególne spółki z tego indeksu zarabiały. Średnio 377% w 20 lat, chyba wynik ok, nie jest to wynik chyba najgorszy. Przeciętna spółka, czy średnia spółka, czyli mediana, środkowa spółka tak naprawdę, czyli ta, która była na środku rozkładu spośród tych, które były w indeksie S&P 500, zarobiła już tylko 140%. Czyli połowa była lepszych, połowa była gorszych. Więc mając średnią stopę, mając średni indeks, zarabiamy 377, trafiając idealnie w połowę, już mamy tylko 140, czyli mamy 50 na 50. Te, które zarobiły 1000% i więcej, jest no, tam około 10%, jest też około 20 paru procent takich, które po prostu straciły w tym 20-letnim okresie, ale to pokazuje, jak trudno trafić w spółkę, która zachowa się ponadprzeciętnie. Tak naprawdę ten rozkład, jak widzimy, się mocno rozdziela na te, które straciły właściwie całe na wartości i na te, które zarobiły 10-krotnie. Tylko próba trafienia w te, które zarobiły 10-krotnie, jest ekstremalnie trudna. Mając średni rynek, stopa zwrotu i tak jest bardzo, bardzo dobra i na pewno i raczej lepsza niż ta, która będzie z jednej spółki, którą sobie wybierzemy. Jest też podobne inne badanie, tego już nie pokazywałem na slajdzie, ale JP Morgan robił takie badanie na indeksie Russell 3000, czyli 3000 amerykańskich spółek. Tam to były lata od 80. do 2014 roku i to badanie pokazało, że 40% spółek z tego indeksu Russell 3000 spadło o 70% lub więcej od szczytu i nigdy nie wróciło. Czyli my mamy 40% szansy, że zainwestujemy wybierając jedną spółkę, że zainwestujemy w spółkę, która straci 70% swojej wartości i nigdy tego nie odrobi. Jak to jest kosztowne, to chyba nie muszę przypominać. Strata 50% to jest odrabianie 100% i tak dalej, i tak dalej. Te procenty na pewno Państwo dobrze znacie. Więc to, co chcę powiedzieć przez ten slajd, ten cały może przedługawy wywód, to nie wybierajmy jednej spółki. Spróbujmy naprawdę dywersyfikować nasz portfel inwestycyjny. Oczywiście naszym zdaniem najlepiej jest to gdzieś indeksować, czyli kupować jak najszersze indeksy. Tutaj pewnie też rola giełdy z wprowadzaniem ETF-ów i my też jako inwestorzy indywidualni czy profesjonalni powinniśmy też naciskać giełdę, żeby te ETF-y się pojawiały, żebyśmy otworzyli szeroko drzwi na te ETF-y. Wiem, że giełda jest tym zainteresowana i pewnie to się stanie, więc spółki ok, ale to też za chwilę będę opowiadał pewnie o tym, żeby to było parę procent portfela.
ale starajmy się być jak najszerzej po prostu na rynku, a nie wybierać jedną jakąś super perełkę, bo statystyka nie jest po naszej stronie, tak? Po naszej stronie są może jakieś nasze, to co sobie myślimy, to co nam się wydaje, ale statystyka nie. I to jest chyba kluczowe. Co jeszcze robić, żeby nie być przeciętnym inwestorem, tak jak ze slajdu pierwszego, czyli nie zarabiać 1/3 tego, co powinniśmy? Naszym zdaniem nie powinniśmy używać timingu rynkowego. Czyli kolejny element, ja raczej dzisiaj, przepraszam, mówię raczej, czego nie robić, bo chcę, żebyśmy osiągnęli przynajmniej przeciętną stopę zwrotu. Może to jest pewnie jeden z nudniejszych wykładów tej konferencji, bo niewiele tu padnie słów, co robić, ale mam wrażenie, że to jest bardzo istotne i pozwoli Państwu uniknąć wielu, wielu błędów. Więc kolejna rzecz, która nie działa, to jest timing rynkowy. I tutaj tak się składa, że znowu mam przygotowany wykres w tym temacie. Tutaj znowu indeks S&P 500, znowu rynek amerykański, który i pięć linii. Może pokrótce opowiem, co na tych liniach widać. Linia niebieska to jest po prostu indeks S&P 500 od 1988 roku do 2018. Linia czerwona, czyli ta, która jest najniżej, to jest ten sam indeks oprócz 1% najlepszych sesji giełdowych. Tak? Czyli tutaj przez te 30 lat solidna strata, omijając tylko 1% najlepszych sesji giełdowych. Dalej mamy zieloną, czyli odejmujemy 1% najlepszych, 1% najgorszych sesji. Linia pomarańczowa to jest 10% przypadkowo, losowo wybranych sesji, które sobie, w których nie uczestniczymy i które nie performują do indeksu. No i na końcu czarna linia, która znowu bardzo wyraźnie odbiega od tego, co powinno być przeciętnie, to jest odjęcie 10% przypadkowych sesji, nie najlepszych, nie najgorszych, takie jakie są wylosowane, ale dodajemy do tego 0,2% prowizji za transakcję. Teraz prowizji znacznie niższej niż tej, która obowiązuje pewnie dzisiaj w domach maklerskich w Polsce, ale każda nasza wejście, wyjście z rynku, a nie ma nas na rynku tylko przez 10% sesji, przypomnę, kosztuje nas 0,2%. I te wyniki są kosmicznie różne, tak? To jest ze 100 dolarów albo 2,100, 2,700, albo strata, albo 379 dolarów 30 lat. Czyli zamiast razy 20 robimy, nie wiem, razy 4 nasz kapitał. Tak do emerytury nie uzbieramy tak na emeryturę. Nawet gdyby ZUS do tego dołożył, to nie pokryje naszych potrzeb na emeryturze po takim inwestowaniu. Znowu, co ten wykres pokazuje? Że jeżeli ominiemy te naprawdę 1% najlepszych sesji przez timing, to tracimy tak naprawdę większość tego trendu. Co więcej, chyba każdy z nas to też przeżył, wie i z doświadczenia, że takie najgorsze czy najlepsze sesje następują najczęściej po najgorszych. Tak? Świetnym przykładem zawsze do końca chyba mojej kariery zawodowej będzie rok 2020, który obfituje w same przykłady takie behawioralne. Tak? Ten marzec to były sesje minus 7 i plus 7 dzień po dniu. I tak będzie, no, ta zmienność pewnie na rynkach będzie nam wzrastała z różnych względów i te najlepsze sesje będą następowały po najgorszych i próba timingowania tego wejścia, tutaj jest przykład indeksu, ale timing na spółce to pewnie jest jeszcze bardziej karkołomne zadanie. Boli, po prostu boli portfel, boli nas i to nie jest inwestowanie, to jest gra, która nie jest po naszej stronie, tak? W tej grze, jak w kasynie, statystyka nie jest po naszej stronie. Więc gdzieś tam powoli już sumując to, co chciałem jakby powiedzieć, ja namawiam Państwa
inwestowanie w długim terminie, zdywersyfikowany, globalny portfel i tak dalej, czyli wszystko to, co w inwestingu mówimy od dawna, ale jednocześnie widzę w portfelach miejsce na spekulacje, tak? Na trochę zabawę giełdą, trochę grę giełdową, nie tylko na skrzypcach, jak właśnie mówił ten cytat. Więc warto założyć sobie strategię, ten plan. 90, 80, 90% kapitału to oszczędzanie na emeryturę, na duże cele, stabilnie, indeksowo, w długim terminie. Zróbmy sobie 10-15% miejsca na dziwne rzeczy, tak? Na Bitcoina, na CD Projekt, na jedną spółeczkę z New Connecta, cokolwiek. Tylko to musi być część kapitału, która jest niewielka, którą tak naprawdę możemy stracić. Bardziej zróbmy to jako hobby, jako próbę siłowania się z rynkiem, a nie nasze podstawowe zadanie, bo to jest bardzo trudne. Na pewno najtrudniejsze w inwestowaniu z moich obserwacji wynika to, że ktoś zarabia, ktoś się chwali tym, że na Bitcoinie ma już razy 8, a my siedzimy z boku i tak naprawdę nam to przyrosło 4% rocznie i niewiele z tego wynika. I to jest bardzo trudne do zniesienia, nic tak nie jest chyba kłopotliwe jak szczęście kolegi z pracy, sąsiada i tak dalej, oczywiście nabijam się, ale w inwestowaniu tak jest, im dłużej słyszymy, że ktoś zarabia na czymś, tym bardziej nas to denerwuje, tym my bardziej jesteśmy, próbujemy też wejść w ten rynek. Ja zwracam zawsze uwagę, że okej, jeżeli to jest 10% i ktoś robi z tego razy 5, a jeżeli ja inwestuję całość swojego kapitału w rozsądny sposób w długim terminie, to i tak wyjdę na tym lepiej. Z drugiej strony są takie czynniki behawioralne, że ci, którzy opowiadają, ile to zarobili, mówią o tych swoich sukcesach, tak? Nie mówią o tych swoich porażkach, a tutaj, jak widzimy, statystyka znowu nie jest po ich stronie, więc też próbowałbym się tymi opiniami innych nie przejmować. Jeżeli już wybieramy jakieś spółki, to rozszerzmy sobie to spektrum inwestycyjne. Jeżeli chcemy wejść w branżę gaming, to spróbujmy kupić spółkę, która nam się podoba, ale może i konkurencję, może jeszcze jedną spółkę z giełd zagranicznych, żebyśmy, jeżeli wierzymy w ten sektor, próbmy to, ale dywersyfikujmy jak najszerzej. Super strategią jest jakby podważanie własnych decyzji i do tego namawiam nawet z notatkami, czyli jeżeli wydaje nam się coś, że dana spółka super ma zarabiać i są same plusy, to spróbujmy sobie zadać pytanie, co jest nie tak, gdzie tu jest haczyk, zawsze jest jakiś haczyk, tak? Tak naprawdę w naszej branży można obronić każdą tezę, wystarczy być dostatecznie oczytany, tak? Ta branża przyciąga może bardzo, nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, wyłączam siebie. Ta branża przyciąga inteligentne osoby i tutaj naprawdę każdy ekspert w parkiecie czy w takiej prezentacji może przytoczyć argumenty za i przeciw i one będą równie przekonujące, ale my musimy sami też te argumenty ważyć, więc dopuszczajmy do siebie argumenty za, ale i argumenty przeciw, spróbujmy je zapisywać i tak analizować. No i na koniec taki mój apel do inwestorów indywidualnych inwestujących na giełdzie. Nie czytajcie forów internetowych i tego, co się tam dzieje. To jest folklor, to się super czyta, ale to może wprowadzić tylko taki zamęt w głowie i gwarantuję wam, państwu, że nie ma żadnych onych, którzy trzymają rynek, nie ma grubych ryb, którzy strząsają leszcze i tu żaden pociąg nie odjeżdża ze stacji raz na zawsze i te wszystkie poetyckie wywody, okej, są fajne, to jest jakiś tam nasza specyfika, ale nie czytajmy, nie słuchajmy tego, a na pewno nie podejmujmy decyzji inwestycyjnych na podstawie tego, co wyczytamy na forach internetowych, o, może tak. Więc teraz mam jeszcze pytanie do Artura, bo tu jest jeszcze jeden taki element, jeszcze jeden punkt, o którym chciałbym wspomnieć. Pytanie, moja propozycja jest taka, Artur. Masz do wyboru stopę zwrotu. Powinienem się bać? Znaczy,
No nie, chyba nie. Nie masz nic do stracenia, o, może tak. Możesz wybrać stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy, czyli dziś, kiedy nagrywamy tą prezentację, cofamy się 12 miesięcy wstecz. Masz do wyboru albo zwrot indeksu Nasdaq, czy ETF-a na Nasdaqa. Rozumiem, że wszyscy słuchacze w miarę rozumieją moją ideę, czyli nowe technologie, Facebook, Amazon, e-commerce, raczej to, co się sprawdzało w ostatnich 12 miesiącach, które były dosyć specyficzne, albo możesz wybrać stopę zwrotu ETF-a, który się nazywa JETS. To jest ETF, w którym są przede wszystkim linie lotnicze. Linie lotnicze, spółki obsługujące linie lotnicze, czyli ogólnie branża transportu lotniczego. Którą stopę zwrotu wybierasz, którą byś wolał, znając, co się wydarzyło przez ostatnie 12 miesięcy? No ja myślę, że wybrałbym Nasdaqa. Znaczy to jest oczywiste, każdy z nas pewnie wybrałby Nasdaqa w takim otoczeniu, w jakim jesteśmy. Zrobiłby źle, tak? Każdy z nas zapewne zrobiłby źle, bo tak jak mówię, na dziś, kiedy rozmawiamy, Nasdaq zyskał około 55% przez ostatnie 12 miesięcy, indeks czy ETF grupujący linie lotnicze i transport zarobił 75%. To oczywiście przeszłość, jakby weźmiemy sobie 2 lata, 3 lata, oczywiście tylko Nasdaq, tak? Ale te ostatnie 12 miesięcy było specyficzne. I to, co chciałem jakby tym przykładem też pokazać, że nie ma nic oczywistego w inwestycjach. Jeżeli coś wydaje nam się oczywiste, na chłopski rozum w cudzysłowie, to musi się udać, to najprawdopodobniej się nie uda. Taka jest prawda. Bo jest tyle niuansów na tym rynku, że te linie lotnicze zyskały aż tyle, bo po pierwsze, najpierw tyle spadły, potem dostały dużo dotacji i tysiąc innych argumentów, o których my nie słyszymy na pierwszych stronach gazet. Jest wiele takich kliszy, które my powtarzamy i które są dosyć szkodliwe, tak, że PKB, dynamika PKB oznacza dobre zwroty na rynku giełdowym. To też nie jest do końca prawda, bo gdyby tak było, to najlepszym rynkiem giełdowym przez ostatnie 20 lat byłyby Chiny, a tak nie jest, tak. Złoto zawsze rośnie w momencie, kiedy wszystkie inne aktywa spadają, też nie do końca, złoto w marcu również traciło, oczywiście o wiele mniej, ale to nie jest lek na całe zło. Także podważajmy opinie, nie bójmy się jakby być w kontrze do mitów. Ja ze swojej strony znowu zapraszam na stronę investing.org, gdzie my te wszystkie tematy omawiamy bardzo szeroko. Wszystkie wykresy, które dzisiaj Państwo widzieliście, są z naszych materiałów po prostu. I zapraszam też na naszego LinkedIna, gdzie można się fajnie pokłócić i konstruktywnie gdzieś te wszystkie tezy swoje rozwijać. Dzięki, Pawle, za interesującą prezentację. Ja mam wrażenie, cały czas miałem wrażenie, kiedy mówiłeś, że ty mówisz o mnie, bo ja miałem wrażenie, że opowiadasz moją historię, bo ja sam zaczynałem od inwestowania aktywnego i myślę, że to jest coś, co leży w naszej naturze. Intuicyjnie dążymy do tego, żeby kupić tanio, a sprzedać drogo. Intuicyjnie nam się wydaje to właściwym kierunkiem, sposobem działania. Natomiast to inwestowanie aktywne w moim przypadku na początku przyniosło bardzo złe rezultaty, potem przynosiło dobre rezultaty, ale one były bardzo nierówne. Zdarzały mi się okresy bardzo dobre, ale też okresy, gdzie byłem dużo poniżej rynku i z czasem zapragnąłem mieć nieco więcej stabilizacji i systematycznie oprócz tej części aktywnej zaczęła się pojawiać część właśnie pasywna. Ale nie chcę tutaj skupiać się na sobie i zbyt wielu szczegółów przedstawiać, tylko chciałem powiedzieć, że jest mi to bardzo bliskie, to o czym mówiłeś. Mam nadzieję, że część z osób, które tego słuchały, będą w stanie przyjąć te nauki bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów finansowych, które czasami trzeba ponieść, żeby te wnioski wyciągnąć. Natomiast ja postaram się jeszcze zadać sobie ze 2-3 pytania. Pierwsze będzie podchwytliwe, bo zacząłeś od Warrena Buffetta, który
przecież inwestuje aktywnie, najbardziej na świecie znany inwestor aktywny. Więc w tytule prezentacji przywołałeś słowa Warrena Buffetta, mówiłeś o inwestowaniu pasywnym, podczas gdy sam Warren Buffett jest inwestorem aktywnym. I czy to nie jest właśnie argument za tym, że powinniśmy starać się go naśladować i uzyskiwać takie sukcesy jak on? Super, dzięki za pytanie, faktycznie podchwytliwe. No oczywiście podstawa, i to też przeczytacie w wielu naszych materiałach, jeżeli macie państwo kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów dolarów, no to inwestujcie jak Warren Buffett, zdecydowanie, tak? To wtedy można kopiować jego strategię, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w nawiasie, ostatnie lata Warren Buffett nie inwestuje już tak z sukcesem i wyniki jego funduszu w ostatnich latach nie biją benchmarku, który po prostu benchmark się zmienił, to też jest prawda, że Warren Buffett przespał troszkę nowe technologie, a one rządzą teraz indeksami, ale tak czy inaczej oczywiście kilkudziesięcioletnia historia jego inwestowania to jest historia sukcesu. Tylko nie próbujmy naśladować multimiliarderów, jeżeli nie obracamy takimi pieniędzmi, nie mamy takiego zaplecza i nie jesteśmy tak aktywni jakby w tych spółkach, które kupujemy, tak? Jesteśmy biernymi inwestorami, a do tego dochodzi fakt, że okej, Warren Buffett jest inwestorem aktywnym, ale w rozumieniu kupię spółkę i trzymam 7-12 lat, tak? To też jest inna aktywność, mam wrażenie, niż to, co my, co przeciętny inwestor indywidualny robi na giełdzie polskiej czy jakiejkolwiek innej. No i też sam Buffett niejednokrotnie rekomendował, aby przeciętny inwestor raczej starał się inwestować pasywnie. Podawał przykład no, chociażby instrumentów bazujących na indeksie S&P 500, żeby po prostu kupić i trzymać i nic z tym nie robić. Dobrze, spróbujmy jeszcze podsumować to, o czym powiedziałeś. Odradzałbyś raczej, zwłaszcza początkującym inwestorom, inwestowanie takie aktywne w oparciu o spółki giełdowe. Raczej inwestowanie pasywne, gdzie inwestujemy w sposób zdywersyfikowany, gdzie mamy albo bardzo dużo spółek w portfelu, albo najlepiej mamy jakiś rodzaj funduszu inwestycyjnego, tak chyba musimy zinterpretować twoje słowa. Jasne. I nastawić się na długi termin. Idea inwestowania pasywnego w pigułce. Czy widziałbyś, żeby raczej bazować na tego, czy tego typu strategię bazować raczej na ETF-ach, czy funduszach inwestycyjnych? W obu przypadkach mamy obecnie i fundusze inwestujące pasywnie i aktywnie. Jasne. Oczywiście kluczowe są koszty, tak? To, czy fundusz jest bardziej, mniej pasywny, to są znowu jakieś różnice dziesiątych procenta. Jeżeli znajdziemy ETF-a, jesteśmy w stanie w niego zainwestować. Wiem, że to jest na polskiej giełdzie trudne, wiem, że to jest dla polskiego inwestora indywidualnego też trudne z różnych względów, żeby kupić sobie ETF-y, choć jest to, otwiera się ten rynek. Można spróbować zabezpieczyć sobie ryzyko walutowe, które jest w wielu przypadkach kluczowe, to oczywiście ETF-y są jak najbardziej ok, ale fundusze, które są po prostu funduszami otwartymi, do którego dostępy już mamy wszyscy bardzo, bardzo łatwe i w złotówce, niektóre też są bliskie inwestowaniu pasywnemu, tak? Można sobie zawsze porównać wykres. Nie na zasadzie, że to wykres, który jest najlepszy za ostatni rok, to ten fundusz kupimy, ale wykres, który jest najbliżej po prostu indeksu. Tak? Tutaj trzeba zwracać uwagę na koszty, żeby te koszty były jak najniższe. Fundusze otwarte też mogą być tanie i mogą być drogie i najlepiej jest wybrać taki, który jest po prostu najtańszy i raczej nie odbiega jakoś znacząco, szczególnie na spadkach od indeksu. Więc namawiam na ETF-y, choć oczywiście wiem, że jest z tym kłopot, ale jeżeli nie mamy dostępu do ETF-u albo on jest ograniczony, to nie zmienia sytuacji. Można poradzić sobie bez tego, próbując wybrać dobre fundusze otwarte. Zresztą nawet fundusze aktywnie zarządzane bardzo często niewiele się odchylają od indeksów rynkowych, więc tak naprawdę często inwestują no, mało aktywnie, dość pasywnie.
ale to tylko tak na marginesie. Mam wrażenie, że mówiliśmy głównie o akcjach, natomiast co z obligacjami? Jeden z waszych raportów, którego autorem był, o widzisz, teraz nie pamiętam, bo mieliście tych raportów już kilkadziesiąt, więc teraz nie będę może zgadywał, bo są różni autorzy od różnych raportów, ale mieliście, chyba Jarek Przybył był jednym ze współautorów raportu o obligacjach. Jakie były wnioski z tego raportu? Jak podejść do części obligacyjnej? Znaczy na pewno indeksowanie rynku obligacji jest trudniejsze, tak? To też musimy sobie jasno powiedzieć, że indeksy obligacji mają dużo więcej papierów, dużo bardziej zróżnicowany jest ten świat, chociaż i dużo trudniejszy pewnie do zarządzania, choć tak może znowu na pierwszy rzut oka nie wygląda. Znowu, jeżeli jest kłopot z dostępem do ETF-u obligacyjnego, to albo są fundusze, znowu otwarte, które inwestują w obligacje, znowu nie bardzo się jakoś tam mocno odchylają, nie są super aktywne, albo są aktywne w takich momentach, w których być powinny, a tak naprawdę dowożą wynik indeksu. Zawsze dla indywidualnego inwestora, szczególnie nie bardzo jakiegoś z wielkim kapitałem, to są wprost obligacje skarbowe, które też zabezpieczą nam portfel. Dostęp do nich też jest łatwy, też jest internetowy i to też już nie wiąże się ze staniem w kolejce w określonej instytucji jednej czy drugiej. Więc jak najprostsze rozwiązania, takie, które przede wszystkim rozumiemy, które wiemy, jak działają. No i dokładnie to, co jakby pokazywałem też na tym pierwszym slajdzie. My właściwie cały czas mówimy o portfelu zrównoważonym, 40% obligacji, 60% akcji jako tym wyjściowym, tak? Każdy ma oczywiście inne podejście do ryzyka, horyzont i tak dalej, ale powinniśmy również klasy aktywów mieszać, no bo to jest prawdziwy portfel inwestycyjny i to prawdziwie ogranicza zmienność i tak jak mówiłem na przykład o złocie, tak właśnie 10-letnia amerykańska obligacja to jest aktywo, które rośnie na spadkach. Tak? I tu ta odwrotna relacja do rynku akcji czy innych ryzykownych jest prawdziwa, powtarzalna i na pewno warto te obligacje mieć pomimo super niskich stóp. Na koniec zapytam cię o źródła wiedzy. Na samym początku swojej prelekcji wspomniałeś o tym, przywołałeś przykład analityka, który niekoniecznie musi mieć rację, mówiłeś o forum bankiera, wchodzisz, słyszysz różne dziwne rzeczy, lepiej unikać. To co, nikogo nie słuchać? Próbować tylko inwestować na własny rachunek prawdziwymi pieniędzmi i tyle? Czy jednak sięgać po jakieś źródło wiedzy? Bardzo dobre pytanie, bo nasze stowarzyszenie trochę, i mam wrażenie, że twoja inicjatywa, trochę powstała właśnie dlatego, tak, że ty szukałeś informacji, my szukaliśmy różnych informacji i znajdowaliśmy je na zagranicznych stronach, zagranicznych blogach, w innych tego typu miejscach i brakowało tego w Polsce, więc przede wszystkim zapraszam na stockbroker.pl, potem na investing.org, a tak serio mówiąc, jest bardzo fajna taka opowieść o tym, kogo powinniśmy słuchać na rynku inwestycyjnym. To jeden z takich family office w Stanach Zjednoczonych zrobił w formie filmiku, może gdzieś podrzucimy link do tego filmiku, żeby Państwo mogli sobie to obejrzeć. Tam jest analogia taka, że jak idziecie do brokera, który obraca akcjami. Ja bym to na przykład opowiedział, że jeżeli słuchacie wywiadu albo zaleceń inwestycyjnych zarządzającego polskim funduszem akcji, to jest tak, jakbyście poszli do dobrego rzeźnika. Czyli to jest kompetentna osoba, ona ma najlepsze wyroby mięsne w całej okolicy, tylko że to jest tylko mięso. Tak? To, kogo my powinniśmy słuchać, budując portfel inwestycyjny, to jest dietetyk. Czyli ktoś, kto weźmie trochę od produktów od tego rzeźnika, ale stworzy zbilansowaną dietę jako całość. Więc zwracajmy uwagę, kogo słuchamy, skąd mamy tą wiedzę. Jeżeli to jest wiedza kogoś, kto inwestuje w polskie akcje, to ten ktoś będzie opowiadał, że w Stanach jest drogo i tam nie warto, a ESWiG jest już tuż przed super wybiciem. Tak?
I to nie wynika ze złej woli. Ja nie chcę powiedzieć, że to wynika ze złej woli, tylko z tego, że to jest po prostu człowiek, który jest dobry w swoim fachu, zna się na tym, co robi, ale niekoniecznie jest, to jest dobre dla nas. Tak? My musimy mieć tego, w cudzysłowie, dietetyka, który weźmie parę tych różnych produktów i stworzy nam zbilansowaną dietę. Więc my również na naszej stronie, to też jakby znowu odsyłam, tam są polecenia, tam są recenzje. My też po prostu czytamy zagranicznych blogerów, czytamy zagraniczne książki, które powstały tak naprawdę, nie wiem, 30 lat temu i mówią to samo, co my tutaj. I to nie jest odkrywanie Ameryki, zresztą tak jak w tej misji jest, że te światowe praktyki chcemy przełożyć. Niestety, w tym momencie ogranicza się to do literatury zagranicznej, no, po angielsku po prostu te wszystkie publikacje w tym momencie są, ale to po pierwsze jest super pomysł, żeby Państwo mogli, inwestorzy też poćwiczyć angielski, to też nie jest już chyba w dzisiejszych czasach jakiś duży problem i można to przekuwać na nasze podwórko. Parę konkretnych linków też postaramy się gdzieś, czy na LinkedInie, czy pod filmem umieścić, pokazać, skąd czerpać wiedzę i jak to się robi, jak to robią inni po prostu. Jeśli miałbym podsumować ten twój ostatni wątek, który poruszyłeś, warto sięgać po źródła, natomiast oczywiście są źródła, których warto unikać, nie ma sensu czytać wszystkiego, natomiast nawet te, które mają uznaną markę, są uznawane za wiarygodne, również warto je przepuszczać przez własny filtr. To, co usłyszymy, warto starać się filtrować, oceniać, czy to jest rozsądne, czy nie, i adaptować to, co uznamy, że faktycznie ma wartość. Powiedziałeś też o jednej ważnej rzeczy wcześniej, że warto również samego siebie kwestionować, swoje własne przekonania. Czasami może się zdarzyć, że po prostu jesteśmy zbyt pewni siebie. Ja na zakończenie chcąc zakończyć, wrócę do samego początku tego, co powiedziałeś, że to prawdopodobnie będzie najbardziej nudny wykład z całej konferencji. Ja mam wrażenie, że moje inwestowanie również z upływem lat jest coraz bardziej nudne i to jest coś, co wydaje mi się szczególnie wartościowe i to ten sposób podejścia do inwestowania, który pokazujecie, uważam, że jest bardzo wartościowy, warto to pokazywać i też chciałem serdecznie polecić zapoznawanie się z materiałami, z raportami autorstwa InvestThink. Inwestowanie, ktoś też mówił o tym, nie wiem, czy nie Samuel Wilson, powinno też przypominać obserwowanie schnięcia trawy. I wydaje mi się, że ta nudność, która towarzyszy inwestowaniu, czy powinna towarzyszyć inwestowaniu, wy staracie się pokazywać w sposób jak najbardziej atrakcyjny i ja temu bardzo kibicuję. I polecam jeszcze raz zaglądanie na waszą stronę investthink.org. Dziękuję bardzo. Tak, to inwestowanie, jak jest nudne, to jest skuteczne. My jesteśmy bombardowani tym inwestowaniem, tym takim popularnością inwestowania, tym takim szybkim zarobkiem, ale to jest medialny szum. Inwestowanie nudne jest skuteczne, a emocje czy to, nie wiem, sporty ekstremalne zapraszamy albo inne, a nie zawsze giełda może. Pawle, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.